Zauważamy, że ktoś zaczyna się topić. Co powinniśmy zrobić? No przede wszystkim powiadomić odpowiednie służby. Numer alarmowy nad wodą 611-100 funkcjonuje, bardzo dobrze się ma. Numer 112. Drugą podstawową rzeczą to jest udzielenie pomocy. Odradzamy bezpośrednie wejście do wody i udzielenie pomocy, tak jak to robi wykwalifikowany ratownik. Nawet sami ratownicy wolą skorzystać ze sprzętu ratowniczego, a nie wejść i przystąpić do akcji osobowej. Więc podajemy wszystko, tylko nie swoją rękę. Okay. Jeżeli mamy możliwość podania paska od spodni, podajmy pasek od spodni. Jeżeli mamy możliwość podania kawałka linki, podajmy kawałek linki. Nawet jeżeli musimy dopłynąć do osoby poszkodowanej, to weźmy ze sobą gałąź, kij, żerdź, ten pasek czy tą linkę, którą możemy podać, żeby osoba poszkodowana po prostu mogła się chwycić i holujemy do brzegu. Ale służby ratunkowe. Właśnie, czyli zauważamy, że coś się dzieje złego, to taki pierwszy odruch to jest krzyczę, wołam, ratunku, pomocy, tak? To jest dobry odruch? To jest bardzo dobry odruch, bo mitem jest to, że osoba, która tonie, wezwie sama sobie pomoc, czyli będzie machała rękoma, będzie krzyczała, nawoływała nas, pomóż mi i tak dalej. Nie będzie tak robiła, bo będzie tonęła w ciszy. Czyli jeżeli ja to zauważę, to moim obowiązkiem jest tą pomoc wzywać i powiadomić tych wszystkich, którzy są wokół, że coś takiego się dzieje. Oczywiście prawnym obowiązkiem jest udzielenie pomocy, a udzielenie pomocy zaczyna się od wezwania służb, od wykonania telefonu. Czyli jeżeli jestem na przykład w wodzie i zauważam człowieka, no nie mam przy sobie telefonu, wiadomo, czyli zaczynam krzyczeć, tak? To ważne jest, żeby ci, którzy są na plaży też byli otwarci na takie Krzyczmy sygnały. Krzyczmy nie anonimowo. Jeżeli widzimy kogoś w oddali, to zawołajmy pan w czerwonej koszuli, proszę przyjść do mnie, proszę pomóc mi. A dlaczego to jest ważne, żeby wskazać tą osobę? No bo ta osoba już jest naznaczona, już jest napiętnowana. Już jeżeli wskazaliśmy to jest krzyk taki w przestrzeń, tak, to może się okazać, a jeżeli okazać, pomocy, nikt no nie to zareaguje. Zwrócą głowę albo w ogóle nawet nie zwrócą uwagi. Więc spersonalizowanie osoby, która nas może wesprzeć w działaniach ratowniczych jest bardzo istotne. A jeżeli jesteśmy na plaży, to ważne jest, żeby, nie wiem, podbiec do pierwszego ratownika, czy właśnie złapać telefon i zadzwonić? No jeżeli jesteśmy na plaży, no to lepszy czas reakcji będzie wtedy, kiedy podbiegniemy do ratownika, powiemy, że coś się dzieje. Niech pan spojrzy, tam coś się dzieje, tamten facet zachowuje się dziwnie. Tamta pani już trzeci raz zanurzyła głowę i nie przemieszcza się w ogóle w wodzie. Czyli mieć oczy szeroko otwarte i uszy także nastawione na to, co się dzieje z innymi. A szczególnie miejmy oczy i uszy otwarte na naszych najbliższych. A co zrobić, gdy nie ma ratownika w pobliżu? No też musimy wezwać służby telefonicznie, musimy udzielić pomocy, to co mówiłem, czyli podajmy wszystko, tylko nie swoją rękę. Unikajmy takiej sytuacji, że będziemy musieli podpłynąć do osoby poszkodowanej twarzą w twarz. Nie wiemy, czy ta osoba będzie w stosunku do nas agresywna. Ratownicy nie wiedzą, czy będzie agresywna, czy nie. Dlatego ratownicy są wyposażeni w boje SPF, pasy typu węgorz, koło ratunkowe, wiele innych elementów, sprzętów ratownictwa wodnego, które gwarantuje ratownikowi bezpieczeństwo. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać podczas uczestniczenia już nawet w akcji ratowniczej na plaży? Ja myślę, że dość istotnym elementem jest to, żeby nie przeszkadzać ratownikom. Żeby nie mieć tego parcia z tym telefonem do sensacji. Nagrywania, tak? To nagrywania. Nie jest teraz ważne. Ważne jest ludzkie życie. Nie jest ważne. Czyli nie świrować, mówiąc wprost. Nie świrować. Wykonywać polecenia ratownika, kogoś, kto tę akcję prowadzi, nie starać się samemu zauważać, pomagać, tak? Po prostu robić to o nie czym przeszkadzać. Słyszymy. Wie pani, to się, nie przeszkadzać, do tego to się zaczyna. To się zaczyna od rozstawionego parawanu w ścieżce bezpieczeństwa, którą ratownik wyznaczył sobie, żeby mógł z wieżyczki wbiec do wody. I negocjacje z plażowiczami od samego rana, że proszę pana, proszę tutaj nie rozstawiać parawanu, proszę tutaj nie rozstawiać, nie kłaść koca, bo tu jest droga, moja droga dojścia do wody. No a potem wizyty w barach na plaży, co jest masakryczne po prostu, jak można na plaży, gdzie ludzie wypoczywają, proponować alkohol, no to mówi się nie pij. Jak chcesz pływać, prawda? A jednocześnie w tym samym miejscu pojawia się olbrzymi namiot, gdzie
drinki leją się po prostu hektolitrami.